pogoda dzisiaj dalej pod psem, ale szkoda siedzieć w domu, tym bardziej, że mamy parę spraw do załatwienia na mieście. Samochodem kręcić też mi się nie chce, bo jest kilka miejsc i wszędzie trzeba zaparkować, wsiadać, wysiadać. No, nie chce mi się. Więc bierzemy parasolki. Nie ma tyśka? Odpowiednie buty. Takie, co mi przymykają. Rita! Rita! Pomachaj Państwu. I idziemy na spacer. Rita! Idzie. Rita już idzie. No więc plan już znacie. Musimy się trochę już przygotować do wyjazdu. Ja już to dzisiaj mówiłam. Idę do szewca. Coś tam muszę z torebka naprawić. Muszę iść z tabletem Matyldy w jedno miejsce, bo nie mogę sobie sama poradzić, nie wiem, jest jakiś dziwny. Nie będę tutaj chodzić w szczegóły, w każdym razie idę szukać pomocy u gości, którzy się na tym znają, bo ja nie mam po prostu nerwów do urządzeń na dłuższą metę. Jeśli to nie jest coś, z czym mogę sobie poradzić w parę minut, to się poddaję. Kończę na teraz, czekamy na Pawełka, bo idziemy kawałek razem. No i tyle. Nie idziemy do Krawcowej. Idziemy do takiego Marcina, co się komputerami zajmuje, wiesz? Słuchajcie, mili Państwo, sytuacja jest zupełnie nienormalna, niestandardowa, ponieważ jestem w samochodzie o godzinie 15 i jadę po maluszki. Normalnie idę na spacer o tej porze, ale dzisiaj po prostu trochę mi się rozjechały pleny, dlatego że wróciłam z tego spaceru wcześniejszego, dałam Matyśce jeść i po prostu mnie ścięło z nóg, no momentalnie. Tak mi się chciało spać, że musiałam się położyć. Jak się położyłam, to się zdrzemnęłam i pół godziny mi się po prostu gdzieś, nie wiem, zgubiło. No więc zrobiło się na tyle późno, że już nie było czasu, żeby iść na osiedle, tym bardziej, że Paweł gdzieś tam sobie jedzie zaraz coś załatwić. No więc musiałabym szybko się ogarniać. Więc po prostu wsiadłam w samochód, po nich jadę, zaraz wrócimy do domu, tam znowu maluchom coś do zjedzenia i posiedzimy sobie dzisiaj w ogrodzie. Także dzisiaj spaceru nie będzie dla maluchów, placu zabaw i tych innych rzeczy, ale no myślę, że nic złego się z tego powodu nie wydarzy. No trochę nam dzisiaj pogoda generalnie pokrzyżowała plany, bo mieliśmy robić coś innego, a tymczasem w sumie nic nie robimy. Ale słuchajcie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po prostu sobie dzisiaj odpoczniemy. No ja to już nie pamiętam, kiedy ja w ogóle w dzień spałam, słuchajcie. To jest takie jakieś duże święto dla mnie. No ale fajnie. Od razu lepiej się czuję, szczerze mówiąc. Jestem pod przedszkolem, także kończę nagrywanie. Idę ich odebrać. No i działamy dalej. Zjadaj, misiaczku, zjadaj. Klarcia jest teraz w fazie... Nie wiem nawet, jak nazwać tą fazę. Kacząca. Jest niezadowolona. Jest. Poczekamy. Wkrótce jej przejdzie, nie? No. Moje niuńki malują. Właściwie to kolorują. A Władysław jak zwykle je. Prawda, Władziu? Tak. Dobra sałatka? Pewnie, że dobra. Ja maluję jakby tak kolorystycznie. Artystycznie. Pięknie. I mam tutaj taki... No brawo, Władzie. Burakową. Maluj mi się. A ja sobie kawkę chyba pyknę. No więc jest bajzel, nie mały, ale dziewczyny miały się posprzątać. Obiecałam, że zrobię super kąpiel, jeżeli posprzątają wspólnie, bez awantur. No i póki co... Póki co jakoś wam to idzie. Dobra, sprzątajcie. Ja czekam na was na dole. Dobra? No, szykujcie tam super kąpiel. Co się tutaj w tej jaskini dzieje, Władziuszku? No, kolega idzie na fotel wygodny, a ja siedzę na stołku lekarskim. Brawo. Tak, wyrolowałeś, tatusia? Tak? Fajnie w tym pokoju u taty, nie? No pewnie. Może ci tata będzie pożyczał czasem. Nie wiem w sumie. Jako zabiegowy? Tutaj. Władek, rozwalisz to ciole małe. No, Władzio, brawo. I furki są, nie? Tak jak lubisz, Władysław.
Ale czad. Koko. Rosiaku. Koko, Wadzia. Koko. Koko. Wadek nie wyciera się tam. Wadek, wiesz co, ja nie jestem pewna, czy ty jesteś na tyle czysty, żeby się tutaj tak wycierać. Ten ciemny fotel. Dobra, Władysław. Znikamy z tej jaskini. Władysław, już jesteś gotowy, nie? Pewnie.